Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie realizuje zajęcia w ramach partnerstwa z Urzędem Miasta Krosna w projekcie Kreujemy, Rozwijamy, Ożywiamy, Stymulujemy, Nakreślamy, Odmieniamy Krosno, który jest współfinansowany w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Zajęcia są skierowane do uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, a ich celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań, a także rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie innowacyjności, krytycznego myślenia i kreatywności. Bardzo mi się tu podoba. Jest tu bardzo dużo fajnych atrakcji i tutaj jest można się dużo nauczyć. Jest tu bardzo, bardzo fajnie. Proces edukacji realizowany jest w wielu miejscach. Organizowany jest w murach wielostopniowej szkoły, ale także w obszarze edukacji nieformalnej. Dzisiaj edukują zarówno rodzice, nauczyciele, rodzeństwo. Realizują proces edukacji biblioteki, kluby dla dzieci i młodzieży, a także internet. Najistotniejszym elementem procesu edukacji jest wywołanie zainteresowania i zaciekawienia u dziecka. Metodą, która sprzyja wywoływaniu emocji, uczuć i zainteresowania dziecka procesem edukacji, jest wspólne z nim eksperymentowanie. Odbywać się może na różne sposoby. Bywa, że eksperymentuje dziecko pod opieką nauczyciela. Czasami nauczyciel sam przedstawia w formie pokazu eksperymenty. Bywa też, że eksperymentują uczniowie w grupie. Proces eksperymentowania pozwala dziecku na zdobyć wiele umiejętności, m.in. formułowania pytań badawczych, przyjmowania warunków brzegowych, a także określania hipotez. Prowadzi więc dziecko w kierunku samodzielności i poznawania rzeczywistości oraz dokonywania pomiaru tej rzeczywistości, wyrażania świata w postaci pewnych wielkości matematyczno-chemiczno-przyrodniczych. W książce Alicja w Krainie Czarów pewnego dnia główna bohaterka staje na rozstaju dróg i zastanawia się, którą drogę wybrać. Spotyka także kota, który odpowiada na jej pytanie również pytaniem: to zależy, dokąd chcesz dojść. Eksperymentowanie jest taką drogą prowadzącą dziecko w kierunku rozwijania zdolności poznawczych, wywoływania zainteresowań, motywowania do pracy, a przede wszystkim doświadczania szczęścia w procesie edukacji. Zajęcia z zakresu ekotechniki dotyczyły problematyki ściśle związanej z inżynierią środowiska, dokładnie z technologiami, technikami środowiskowymi, które służą nam znakomicie od ponad 200 lat, bo inżynieria środowiska to dostarczanie wody, oczyszczanie ścieków, dbanie o czystość powietrza atmosferycznego. Uczniowie szkół podstawowych w formie bardzo atrakcyjnych warsztatów z dostępem do świetnych pomocy naukowych mogły zdobyć wiedzę, nabyć praktyczne umiejętności dotyczące odzysku zasobów z odpadów, tworzenia nowych urządzeń, nowych rzeczy z niepotrzebnych nam już materiałów, wykrywaniu zakopanych w nielegalny sposób odpadów z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń geofizycznych. Następnie wyprodukowały czystą energię, w tym związaną z gospodarką wodorową, bo już w tak młodym wieku, jak dzieci kilkunastoletnie, które nas odwiedziły, były w stanie wyprodukować z energii słonecznej wodór, następnie zutylizować go energetycznie i zamienić na energię elektryczną, mechaniczną, w sposób, myślę, chyba bardzo atrakcyjny, połączony ze świetną zabawą. Odzyskały również wodę, która jest potrzebna do produkcji wodoru z ścieków syntetycznych, a wszystko zwieńczyły dwa zajęcia związane już z zarządzaniem miastami, z zarządzaniem środowiskiem w taki sposób, aby miasta były bardzo proekologicznie czyste, pełne ścieżek rowerowych, pełne odnawialnych źródeł energii, termozmodernizowanych domów i elektromobilności. Na ostatnich zajęciach również podsumowały wszystko w formie posterów, które podsumowały wszystko, o czym nasi młodzi podopieczni, nasi młodzi studenci mogli się od nas dowiedzieć.
Zajęcia, eksperymentalne poznawanie świata prowadzą uczestników w kierunku poznawania zasad eksperymentowania w szeroko rozumianych naukach przyrodniczych. A zatem formułujemy pytania badawcze, hipotezy, staramy się dokonać pomiaru, obserwujemy i notujemy. Uczestnicy zajęć poznają przede wszystkim właściwości fizyczne i chemiczne różnych substancji. Koncentrujemy się m.in. na barwie, na rozpuszczalności, stanie skupienia, ale także temperaturze topnienia. Zadajemy pytanie o to, czy konkretne przedmioty przewodzą elektryczność. Koncentrujemy się także na takich kwestiach jak rodzaj substancji, a zatem mówimy o cukrach, solach i o kwasach, poznajemy ich właściwości, no i uczestnicy mogą również sprawdzić, gdzie w życiu codziennym, w jakich sytuacjach, w gospodarstwie domowym i codziennym funkcjonowaniu spotykają się właśnie z solami, kwasami czy na przykład z cukrami. Bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia, które poświęcone są właściwościom pola magnetycznego. W ramach zajęć eksperymentalne poznawanie świata uczniowie wprowadzani są w świat nauki i tego, w jaki sposób ten otaczający świat i przyrodę poznawać. Zajęcia poświęcone eksperymentalnemu poznawaniu świata możemy ocenić w dwóch aspektach. Z jednej strony dla uczelni jest to obszar działalności naukowej i praktycznej, dla pedagogów i wszystkich uczniów, którzy są w to zaangażowani. Z drugiej strony zajęcia są źródłem radości, emocjonalnego zaangażowania, wielkiego wow, które pojawia się u uczniów i wielkich oczu, które pojawiają się wówczas, kiedy łączymy ze sobą na przykład sodę oczyszczoną i ocet i poznajemy właściwie tych substancji. Owo zaangażowanie emocjonalne powoduje przepływ i rozwija uczniów poznawczo, ale także daje im radość, która powinna towarzyszyć procesowi nauczania. W pierwszej edycji, która była realizowana w drugim semestrze roku szkolnego 2021-2022, realizowaliśmy zajęcia dla 84 uczniów, którzy byli podzieleni na 7 tematycznych modułów. Dla uczniów klas 1-4 realizowaliśmy zajęcia w ramach modułów pod nazwą Eksperymentalne poznawanie świata, Matematyka i już wiesz, Krok w przedsiębiorczość, Programowanie i robotyka. Dla uczniów klas 5-8 realizowaliśmy zajęcia w modułach Kreator przedsiębiorczości, Informatyka i programowanie oraz Ekotechnika. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z radością uczestniczyli w realizacji każdego z tematów. Przed nami druga edycja zajęć. Mamy nadzieję, że równie ekscytująca i kreatywna podróż, w którą zabierzemy ciekawych świata uczniów. W ramach zakończenia pierwszej edycji zaprosiliśmy wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach do udziału w pikniku wraz ze swoimi nauczycielami oraz rodzicami. Nauczyciele akademiccy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie podczas pikniku przygotowali dla uczniów szereg warsztatów, podczas których mogli oni popracować nad praktycznymi rozwiązaniami przygotowanych problemów. Najbardziej mi się podobało, jak robiliśmy wulkan z lawą, czyli daliśmy wodę do kubka, później olej, później barwniki i wtedy jak się dodało, dawało się pod spód światło, to wtedy była taka fajna lampa lawowa, chociaż nie było tam lawy. I ja bardzo lubię chodzić na te zajęcia, ponieważ dlatego uczę się różnych eksperymentów i na przykład dowiaduję się, co można zrobić na przykład i takie inne rzeczy. Ja jestem zadowolona. Uczniowie podeszli z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem do rozwiązywania wyzwań zaproponowanych podczas warsztatów. Najlepsze chyba były wszystkie zajęcia, bo mi na wszystkich się bardzo podobało. Jakby były takie same warsztaty w następnym roku, to ja bym zawsze chciała chodzić na nie.